Marek Chłasko, 35, żył, pił i pisał. Pisanie, powiadał, jest tak samo wspaniałe jak chlanie. Kierował się tą maksymą. Napisano w nekrologu zamieszczonym po śmierci Chłaski w niemieckim tygodniku Der Spiegel. W każdym razie nie kłamali, Chłasko lubił pić. Ale nie tylko pić, bo lubił też kłamać na przykład. Kłamstwa. Chcę raz dojść do zamierzonego celu. Jeśli trzeba będzie, żebym kłamał, będę kłamać. Jeśli zabić, zabiję. Pisał Marek Chłasko w jednym z listów do swojej matki. Ja nie wiem, czy ona była dumna z takiego wychowania swojego dziecka. Ja bym chyba nie była. W każdym razie Marek Chłasko słynął z tego, że uprawiał taką niegroźną mitomanię. Jednym z jej przejawów było na przykład to, że opowiadał, że jego matka jest praczką, a ojciec był strażakiem. Chłasko kłamał na temat rodziców, dlatego że w tamtym okresie promowano osoby proletariackiego pochodzenia i dzięki temu miał większą szansę na zrobienie kariery. No natomiast jego ojciec nie był strażakiem, był prawnikiem, matka nie była praczką. Prawdą jest natomiast to, że jego rodzice rozwiedli się, gdy miał 3 lata. No co nie zmienia faktu, że pomimo tego, że w swojej legendzie kreował się na osobę, która zaznała biedy, Chłasko raczej biedy nie zaznał. Nie zaznał, bardzo długo miał na przykład swój własny pokój, co w tamtym okresie świadczyło o dosyć dobrej sytuacji materialnej. W ogóle Chłasko wykazywał takie niemoralne zachowania i już w wieku 16 lat się na nim poznali i został wyrzucony z liceum techniczno-teatralnego z powodu notorycznego lekceważenia przepisów szkolnych, wykroczeń natury karnej oraz za wywieranie demoralizującego wpływu na kolegów. No więc taki Chłasko musiał zacząć pracować i najpierw był gońcem, później był kierowcą w firmie transportowej, a potem przez 6 tygodni pracował przy zwózce drewna. No i później on te doświadczenia z tych 6 tygodni wziął i wykorzystał do tego, żeby stworzyć legendę takiego twardego faceta o ekstremalnych doświadczeniach. Wszyscy dookoła wiedzieli, że Chłasko jest kłamczuchem i zdawało się im to w ogóle nie przeszkadzać, bo ludzie czerpali radość z tego, że on opowiada takie różne wspaniałe historie. I na przykład Jerzy Andrzejewski pisał: był mitomanem, ale sądzę, że nie z potrzeby oszukiwania, lecz na skutek ochoczości kreacyjnej. Różne okoliczności swego krótkiego podówczas życia potrafił opowiadać w różnorakich wersjach. Kłamał koszmarnie i plątał się w swoich zmyśleniach. Czyli po prostu środowisko wiedziało, ale uważało, że to urocze. Alkoholowe burdy. Jednym z elementów kreacji, jaką wybrał Chłasko, było angażowanie się w pijackie burdy. Lubił sobie wypić, więc czasem danie komuś w ryja, tylko przysparzało mu sławy. I ludzie później sobie opowiadali historię na temat tego, z kim Chłasko akurat się pobił, z kim zrobił awanturę. Zdarzyło mu się pobić milicjanta, co prawda ten milicjant był w cywilu, więc Chłasko może nie wiedział, a może wiedział, że jest to milicjant. Inna sytuacja, o której się mówi, no to na przykład ta, że któregoś razu Chłasko po prostu postanowił obronić honor jakiejś kobiety, bo chyba miał się za dżentelmena. No i podczas tej obrony dał w ryja jakiemuś typowi i złamał rękę. Inną taką historią, chyba moją ulubioną, jest to, jak Marek Chłasko przebywał w Domu Pracy Twórczej, gdzie zresztą był już nacenzurowanym, bo słynął z tego, że lubił sobie zdemolować trochę przestrzeni. No ale pojechał tam, żeby pisać scenariusz, a przy tym projekcie pracował z nim Jerzy Strawiński. Strawiński i Chłasko lubili sobie popić, grali w brydża. I pewnego wieczoru do tego brydża dosiadł się niejaki pan Tomasz. Panowie sobie popili, też przy okazji pojeździli po pijaku samochodem pana Tomasza. Pan Tomasz jeździł Moskwiczem, to ważne chyba. No i Strawiński twierdzi, że poszedł spać, a o 4 nad ranem obudziły go jakieś hałasy, krzyki, wyszedł. Okazało się, że Chłasko i pan Tomasz są w konflikcie i chcą się bić. Ponieważ Chłasko w tym Domu Pracy Twórczej był nacenzurowanym, no to nie chciał się tam bić. I wsiedli z panem Tomaszem do tego Moskwicza i pojechali. A Strawiński poszedł spać dalej. No i kiedy rano wstał, okazało się, że Chłaski nigdzie nie ma. Samochód pana Tomasza, Moskwicz, jest
przekrojone na pół. No i w tym samochodzie jest tylko zakrwawiona koszula Marka Chłaski. Okazało się, że Chłasko i pan Tomasz padli tym moskwiczem pod skład kolejki wąskotorowej. No a że Marek wstydził się kolejnej awantury, to po prostu zniknął, uciekł do Warszawy i już więcej nie pokazał się w domu pracy twórczej. Inną taką historią jest ta, w której Chłasko po pijatyce z Henrykiem Berezą uciekł nago. Nie wiem, jak to się stało, że był nago, ale uciekł nago i jeszcze przez wiele godzin imprezował sobie w różnych miejscach w Warszawie z założoną tylko serwetką, którą przyniósł mu Jerzy Putramen. Nie wiem, jak przymocowali serwetkę. W późniejszych latach, kiedy Chłasko był na emigracji, też raczej nie był mile widziany na imprezach, bo po prostu się bali, że będzie burda. Pewnego razu w tygodniku Time nawet opisano sytuację, w której Chłasko zdenerwował się tym, że ktoś głośniej niż on zagwizdał na palcach. Przegranie w tej konkurencji gwizdania było dla Chłaski wystarczającym powodem do tego, żeby przewrócić stół, stłuc butelki z alkoholem i porcelanę. Natomiast Jerzy Giedroyć dostrzegał, zresztą nie tylko Giedroyć, ale też kilka innych osób, dostrzegało w tym wszystkim zakłamanie i twierdziło, że Chłasko w głębi duszy jest fajnym, spoko facetem. Giedroyć twierdził, że legenda o nim, o Chłasce, legenda o Chłasce jest zupełnie fałszywa. Wcale to nie jest alkoholik, to po prostu chłopiec. Skrzywdzony, nieszczęśliwy chłopiec, który się zbuntował. No i zdaje się, że takiego skrzywdzonego i nieszczęśliwego chłopca Chłasce widzieli zauroczeni nim mężczyźni i też zauroczone nim kobiety. Mężczyźni. Co powiecie na temat dziewczyn, które wykorzystują swoje wdzięki, żeby uwieść mężczyzn z pozycją i żeby jakoś poprawić swoje bytowanie? Co powiecie o młodych mężczyznach, którzy robią to samo? No i takim młodym mężczyzną był Chłasko, który wiedział, że się podoba innym mężczyznom i widział też, jak działa na starszych od siebie mężczyzn, którzy akurat w tamtym okresie zajmowali się literaturą i zajmowali stanowiska, które mogły umożliwić Chłasce karierę. Chłasko wykorzystywał swoje wdzięki i dawał nadzieję. I to jakby, to było jego przestępstwo. No poza tym, no to jeszcze się wieszał na tych ludziach i na przykład u nich mieszkał. Na przykład mieszkał takiego Stefana Łosia, ówczesnego prezesa wrocławskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Łoś podsunął pierwsze próby literackie Chłaski Czeszce i Neverlemu, a także zabiegał o stypendium dla Chłaski. No i też pozwalał mu u siebie mieszkać i nie przeszkadzało mu to, że Chłasko robił mu różne numery, na przykład sprzedał jego perski dywan, albo któregoś wieczoru urządził sobie randkę w mieszkaniu Łosia i Łoś wtedy nie mógł wejść do tego mieszkania. Łoś jakoś to puszczał, wszystko mu wybaczał. Chłasko też zauroczył na przykład Jerzego Andrzejewskiego, który pisał tak: jeśli powiem, że mnie oczarował i zachwycił, nie powiem wszystkiego. Zresztą u Andrzejewskiego Chłasko też pomieszkiwał i nic sobie nie robił z tego, że jest w show gnidą. Przepraszam, po prostu sobie pomieszkiwał u Andrzejewskiego. Względami obdarzali też Chłaskę Iwaszkiewicz, Mach, Bereza czy Strejkowski. Dzięki sympatii starszych kolegów Chłasko uniknął na przykład poboru do wojska. Oni naprawdę już działali u bardzo wysokich instancji i na przykład sam premier Cyrankiewicz przyznał, że więcej korzyści przyniesie Polsce Chłasko piszący, niż Chłasko uczący się nosić karabin. Kobiety! Ale Chłasko nie tylko wykorzystywał mężczyzn, wykorzystywał też kobiety, bo one miały do niego jakąś taką dziwną słabość. Podobno łobuz kocha najbardziej. Nie wydaje mi się, żeby Chłasko kogoś kochał poza sobą. Zygmunt Hertz pisał, to jest fajny cytat: najdziwniejsze jest jego powodzenie u kobiet. Tego nie rozumiem. Brudas aż śmierdzi. Pijak okazyjny. Awanturnik też okazyjny. Myślę, że rozwija papi ogon czarów przez krótki okres czasu. Bierze na litość czy samotność. Może brał, no na pewno był jakimś pociągającym gościem, bo no bo uwiódł niejedną panienkę. Jedną z nich na przykład była Hanka Golde. Zdaje się, że to była jedyna prawdziwa miłość Chłaski. On sam po kilkunastu latach przyznawał, że kochał tylko raz, a później, chodziło oczywiście o Hankę, a później doświadczenia miłosne były złudzeniami.
poznał Hankę, kiedy miał 22 lata. Ona była starsza, miała męża, dzieci i była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet w Warszawie. To też przyczyniło się do jej wielu romansów, ale jednym z tych romansów był romans z Markiem. Chłopak tak zaangażował się w związek, że nawet jak przydzielali mieszkania, to wybrał takie, które jest blisko żłobka czy tam przedszkola, bo twierdził, że Hanka ma dzieci, więc z tym dzieciom musi być dobrze. No natomiast Hanka nie brała łaski zbyt poważnie. Nie zdecydowała się na to, żeby porzucić męża, tylko pomieszkiwała łaski, a później wracała do męża. Pewnego razu łaską na przykład podciął sobie żyły pod jej domem. Łaskę wtedy znalazł mąż tej Hanki. Wziął do swojego domu, opatrzył i się nim ogólnie zaopiekował. W ogóle ten mąż Hanki Golde był chyba fajnym typem, takim, wiecie, dobrym chłopakiem, który myślał, że złapał Pana Boga za piętę, bo wyrwał ładną dziewczynę, nie? Historia Hanki się potoczyła dosyć ciekawie. Jeżeli chodzi o jej romans z Markiem, no to prawdopodobnie trwał z przerwami aż do wyjazdu Płaski. Ona później nawiązała jeszcze inny romans, który skończył się tragicznie, bo mężczyzna, z którym się związała, nie chciał zostawić swojej żony. W związku z czym ona postanowiła, że się zabije. Nie wyszło jej, została znaleziona i przewieziona do szpitala, gdzie czuwał nad nią później mąż. I ten kochany jej mąż nie zgodził się na odłączenie jej od aparatury. No i po 3 miesiącach się wybudziła ze śpiączki, no ale straciła pamięć, już nigdy nie wróciła do zdrowia. Natomiast mąż do końca życia twardo przy niej czuwał. To jest smutna historia miłosna. Smutna, szkoda mi tego faceta. Dziewczyny mi nie szkoda, no też. Inną taką osobą w życiu Marka Chłaski była Agnieszka Osiecka. Natomiast w tym samym czasie, w którym Chłasko romansował z Agnieszką, romansował też z Zonią Zimman. Nie wiem, jak to się wymawia, bo skąd? Sprawdzę na Iwonie. Zonia Zimman. No i Chłasko świadczył się Osieckiej, ale wyjechał. Próbowali jeszcze coś tam kombinować z małżeństwem na odległość, ale nie wyszło. W każdym razie już ten inny romans Chłaski z Sonią, z niemiecką aktorką, która grała w filmie opartym na jego scenariuszu, rozwinął się w pożądanym kierunku. Ona miała innego partnera, on miał Agnieszkę, ale nie przeszkadzało im to w tym, żeby się wspólnie bawić. Później Chłasko wyjechał do Izraela, nawiązał romans z 21-letnią Ester. No w każdym razie, kiedy do Izraela przyjechała Sonia, no to Chłasko już o Ester zapomniał. Później sobie jeszcze o niej przypominał kilka razy, ona o nim, nawet kiedy Chłasko już był Soni mężem. Teraz o co chodziło z Sonią? Sonia, poza tym, że była piękną aktorką niemiecką, to też miała dużo pieniędzy, a Chłasko raczej z pieniędzmi słabo. To znaczy, on je zarabiał, ale też równie szybko, co zarobił, przepuszczał. A Sonia miała się stać jego wyjściem z tarapatów finansowych i sam w ogóle przyznawał w listach, że ślub z Sonią to z wyrachowania. Świnia. W liście do Eryka Lipińskiego pisał. Ale cóż poradzić? Byłem już zupełnie bez pieniędzy i musiałem przeżyć renesans uczuć. Sonia bardzo dbała o Chłaskę i to była taka dobra żona, ona go chciała ozłocić. Chciała się dzielić swoimi pieniędzmi z nim. Co też robiła, no kiedy przyjechał do niej, to od razu dostał 2-miejscowy kabriolet BMW. Na drzwiach mieszkania, do którego przyjechał, wisiała kartka z jego imieniem, nazwiskiem. A już w środku czekała butelka z whisky, a na stole pieniądze. Natomiast Chłasko nie był dobrym mężem. Chłasko był bardzo złym mężem wręcz. Hertz na przykład pisał: jego żona Sonia, furt zakochana w tym draniu, a Mareczek siedzi z wykrzywioną mordą i mówi: patrz, dla wszystkich kurwa okupacja niemiecka się skończyła, a dla mnie nie. Te czułe aforyzmy wtedy, gdy Sonia gładzi go po głowie lub przynosi whisky z lodem. Marek też nie za bardzo dbał o swój stan zdrowia. Dużo pił, łączył to z lekami nasennymi. W tym czasie też przeszedł operację przepukliny i migdałków. Miał też czasowe porażenie prawej ręki. No a nawet raz spowodował wypadek po pijaku, za co trafił do więzienia.
Oczywiście kochana żona załatwiła mu pojedynczą celę, płasko, nie był z tego zadowolony, bo wolał siedzieć z kryminalistami. Oczywiste, że ich małżeństwo się posypało. Sprawa rozwodowa się rozpoczęła, a Płasko wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Komeda. W Stanach Zjednoczonych Płasko trochę sobie nie poradził. Miał pisać scenariusz dla Polańskiego, ale ponieważ no nie dawał rady, po prostu nie pisał, no to Polański stracił nim zainteresowanie. Nie stracił nim zainteresowania Krzysztof Komeda. Płasko się z Krzysztofem Komedą bardzo zaprzyjaźnił. Krzysztof Komeda to był kompozytor, który skomponował muzykę do Dziecka Rozmary. Zapowiadał się gość bardzo dobrze. Komeda był bardzo zdolnym kompozytorem, Płasko był bardzo zdolnym pisarzem. Chłopaki się dogadali i razem chodzili na imprezy. Jedna z takich alkoholowych libacji Płaskiej Komedy zakończyła się, no, tragedią. Jedna wersja tej historii brzmi tak, że Komeda i Płasko sobie wracali. Komeda się przewrócił, więc Płasko go podniósł i niósł go dalej. I potem się razem przewrócili, Komeda się uderzył w głowę. Druga wersja, jaką znalazłam, jest taka, że Płasko przez przypadek popchnął Komedę, który spadł ze skarpy i w ten sposób się uderzył w głowę. No w każdym razie uderzył się w głowę. I po jakimś czasie wykryto u niego krwiaka mózgu. Niestety było już za późno i trepanacja czaszki zakończyła się śpiączką Komedy. Płaską targały wyrzuty sumienia, miał mówić, że jeżeli Krzysio umrze, to on też umrze. Rzeczywiście Krzysio umarł, a Płasko się o tym dowiedział z miesięcznym opóźnieniem. I jakiś czas później Płasko przebywał w Niemczech i spał u dziennikarza niemieckiego. No i razem z żoną tego dziennikarza urządzili sobie libacje, pili i tak dalej. No ale na drugi dzień żona dziennikarza znalazła Płaskę martwego. Lekarz stwierdził, że śmierć nastąpiła na skutek zapaści spowodowanej połączeniem alkoholu i środków nasennych. Komeda zmarł 23 kwietnia 1969 roku, a Płasko 14 czerwca tego samego roku. To jest tragiczna historia i jakiś tragiczny życiorys, ale taki na własne życzenie mam wrażenie. Mocna autodestrukcja. Mam kaca. Jak Marek Płasko.